dniu 9 maja z okazji wniebowstąpienia pańskiego 9 osób z parafii wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie przyjęło sakrament bierzmowania, będący oznaką dojrzałości chrześcijańskiej, sprawowany przez biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej Edwarda Kawy. W swoim kazaniu, wyjaśniając znaczenie i działanie darów Ducha Świętego, biskup podkreślił, że dary te pozwalają nam dawać świadectwo Bogu swoim życiem, żyć Jego przykazaniami i być w naszym otoczeniu widzialnym znakiem działania Boga w naszym życiu. Namaszczenie jest jednym z sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. Ci, którzy go otrzymują, otrzymują dary Ducha Świętego: mądrość, zrozumienie, radę, odwagę, wiedzę, pobożność i bojaźni Bożej oraz wzmocnienie wiary. W Kościele rzymskokatolickim panuje zwyczaj przyjęcia sakramentu bierzmowania w wieku świadomym, czyli nie wcześniej niż 14-15 lat. Na zakończenie mszy świętej wszyscy bierzmowani serdecznie podziękowali biskupowi i księżom, a w szczególności księdzu Krzysztofowi Szebli za pomoc w przygotowaniu do tak ważnego wydarzenia.